kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy kąpać cywilka. Jak się na to zapatrujesz, cywil? Nie bardzo, chyba nie bardzo. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę i subskrybujcie kanał, a my zaczynamy iść się kąpać, cywil. Nie możesz się doczekać, ewidentnie. Na tą kąpiel specjalnie zrobiłam zakupy, bo wszystko nam się już pokończyło. Kupiłam szampon z aktywnym węglem, bardzo dokładnie myjący. Ma on też zneutralizować przykry zapach. Kupiłam też odżywkę dla psa. Powiem wam, że cena mnie zaskoczyła, bo kosztowała chyba 40 zł, czyli więcej, ile ja sama wydaję na odżywki. Ma ona nadać połysk i sierść ma być bardziej miękka. Natomiast szczotka jest polecona przez groomera, także myślę, że się u nas sprawdzi. Już otwieram, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Ja już, wydaje mi się, miałam podobną szczotkę. Prawdę mówiąc, nie wiem, co się z nią stało. Wygląda ona w ten sposób. Wydaje mi się, że są dość ostre te końcówki, ale mam nadzieję, że dobrze oczyszczą z tego podszerstka i z sierści, która jest już niepotrzebna cywilkowi, która by tak czy siak wypadła. A teraz jak zrobiło się już cieplej, to mam wrażenie, że cywil pozbywa się tej sierści, dlatego kąpiel tutaj jest jak najbardziej wskazana. Przenosimy się do łazienki. Mam już naszykowaną wannę. To jest taka specjalna mata, która sprawia, że pieski nie ślizgają się na tej powierzchni wanny. Czekajcie, kąpiel, wiesz? Fajnie będzie, obiecuję, dostaniesz super smaczki. Jak? Wsadzajmy. Pieseczka, chodź. Dobry piesiu, dobry piesiu. Super pies. Ale jesteś super. Ekstra piesek, siadaj. Siadaj, misiek. Dobry pies. Dobra, to cywil. To co, gąbeczka? Wzięłam nową gąbeczkę, także cywil będzie dla ciebie specjalnie. Nakładam ten szampon. On jest czarny. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szorujemy pieska. Najlepiej by było, jakbyś usiadł, wiesz? Siadaj, cywil. O, jak ładnie pachnie ten szampon. Cywil, będziesz taki pachnący, że nie wiem. Najpierw szoruję grzbiet, bo jest mi wygodnie. Czek. Nie, 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 nie uciekaj, misiu, nie uciekaj, nie uciekaj, cywciu, nie, 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 chodź, łapkę ci od razu myję, co? Może byś usiadł? Może usiądź, cywil, co? Nie chcesz siedzieć? Piąkny i czysty i pachnący. Nie, cywciu, nie, nie, nie. I teraz płuczemy, cywil. Cudowny moment. Dobra, cywil, jesteś ekstra. Dobra. Wyzymamy trochę sierści. Tylko się teraz nie otrzepuj się teraz. Dobra, to teraz użyjemy tej odżywki. I jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle ona coś da. Czekaj, nie, cywil, nie kombinuj, jeszcze nie koniec. Pół odżywki użyjemy chyba na ciebie. Nie, nie kombinuj. Nie kombinuj. Cywil, ja ci nie chcę nic mówić, ale ty jeszcze musisz z tą odżywką chwilę posiedzieć. 3 minuty jest napisane. Ale będziesz miał pyszne smaczki w nagrodę. Kciu, jeszcze chciałam ci na... Tutaj chciałam ci jeszcze dać na... Nie, cywil! Cywile! No dobra. W sumie miałeś rację. To było mądre posunięcie z twojej strony. Okej. Faktycznie miałeś rację, cywil. O, super! To jeszcze tak. Ekstra! Będziesz naodżywkowany. O, dobra, chyba wystarczy. Tak trochę tylko. Ogonu ci już nie będę męczyć, dobra? Chciałam tylko tutaj tak dół, bo zawsze ci się tak faluje.
A może by się udało, żeby było prosto. 3 minuty czekania. Cywil, nie ruszaj się. Dobra, już chyba 3 minuty minęły, Cywil. Naprawdę jesteś dzielny pies. Chodź, wracamy. Spukujemy się, misiu. O Boże! Tu chodź, tu. Hopsaj. Okej? Okay? Poczekaj. Ostatnia prosta, misiek. Ostatnia prosta, obiecuję. Płuczemy i wychodzimy. Bardzo jesteś dzielny. Chodź teraz tego pysia tutaj. Weź, bo wszystko mokre będzie. Zupy pie... Wycieramy łapki. O Boże, jaki ty jesteś dziwny, co? Nie lubisz się myć. Dobra, czekaj, Cywil. Poczekaj. Musimy to organizacyjnie ogarnąć. Cywil, poczekaj. Dobra. Opsa! Super pies. Poczekaj. Czas na czesanie, poczeszę go, bo również można tą szczotką czesać na mokro psiaka. Także Cywil, trzeba poczesać pieska. Bądź grzeczny, hej. Cywil! Co, nie podoba ci się to? Wiem. Udało mi się poczesać Cywila i praktycznie cała szczotka jest w sierści. My już jesteśmy po całym procesie mycia się. Mam dla Cywila tutaj jego ulubiony smaczek, więc zaraz sobie go zje. Jest mega puszysty, delikatny. Udało mi się go... Masz. Udało mi się go w miarę szybko umyć, uczesać i wysuszyć. Jeszcze jest trochę suchy, ale no zdecydowanie ładniej pachnie niż poprzednio. Dla Cywila jest to duże wydarzenie. On nie za bardzo lubi się myć. Myślę, że go to troszeczkę stresuje, ale staram się to zrobić jak najłagodniej potrafię. No ale nie ukrywam, że 37-kilowego psa ciężko jest umyć w wannie. Myślę, że jakbym miała prysznic, to byłoby to o wiele, wiele, wiele prostsze. No ale i tak sobie nieźle poradziliśmy, nie Cywil? Ale masz minę, co? Będziesz wkurzony na mnie pół dnia teraz, co? Wkurzony będziesz na mnie pół dnia, żeby kąpała pancia, tak? Uch, ty maluchu, ty. Dawaj łapkę. Łapa? Obraziłeś się na mnie? Wyglądasz na obrażonego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wy kąpiecie swoje psy w domu, ile ważą, czy jest to bardzo trudne dla was, czy na luziku spokojnie możecie je myć. No ja Cywila nie ukrywam, że no ciężko mi jest myć jednak w wannie, no bo to jest kawał psa. Tak, kawał psa jesteś. Ale co ja ci poradzę? Jesteś golden, trzeba cię czesać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Chwileczki, do zobaczenia. Pa!